ostatnim razem w Soulsach. Co zrobiliśmy? Zamordowaliśmy Oceirosa. Tak, Oceirosa zamordowaliśmy i coś jeszcze. I Old Demon Kinga. I wzięliśmy ślub. To było ostatnim razem. Zasadniczo... Nie, what? What? Coś mam wciśnięty, jakiś knefel chyba na klawiaturze po prostu. Także Alt-Tab, just in case. Nawet nie wiem, jaki to może być knefel. O, dobra. Już odblokowałem. Jakiś knefel miałem wciśnięty po prostu. Anyway, ostatnio wzięliśmy i zamordowaliśmy Oceirosa i tego będziemy lecieć do kolejnego bossa. Pytanie jest takie. Mam level 1 i nie wiem, co mam zlevelować. To jest... Zastanawiałem się offstream trochę i nie umiałem nic wymyślić jakiegoś konkretnego. Czy strength, czy dalej tego dexa robić, czy zwiększyć sobie equip load, czy co? Nie mam zielonego pojęcia. Czy hapy po prostu? Jest coś, co bym chciał użyć? Nowego? Interesującego? Mógłbym inta, żeby sobie brać jakieś int weapony robić, ale no nie wiem. Chyba... Nie! Oh my fucking god! Aha, dalej mam zbugowane ten. Dobra, zrobimy tak. Reload. Bo nie wiem... Nie wiem, co mam kliknięte na... Nie mam zielonego pojęcia, co mam kliknięte na w takim razie klawiaturze, że mi załapało ten input z klawiatury i nie wróciło do normalnego tego. Do normalnego state'u. Neutral. Bo wiem, że blok, ale mam nieklikniętę blok. What? Dalej? Ha? Huh? W ogóle mi nie działa blok. Teraz jest permanentnie. What the fuck? Okay, what is going on? Game. That's new. Aha, miałem kliknięte prawym przyciskiem po prostu. Dobra. Interesting. Nie widziałem tego, żeby coś takiego mi się działo. Ewentualnie mógłbym attunement zwiększyć, żeby używać jakichś większych tych, innych jeszcze... pyromancies. Więcej staminy. A, dobra. Niech będzie więcej dexa. Więcej dexa. Farewell. 1800. Czy mogę coś jeszcze zupgrade'ować? Mogę pewnie Uchigatanę zupgrade'ować. Wydaje. Do plus 8. No dobra. Tyle soulsów, ale też z drugiej strony chcę sobie zostawić jakiś tam na wszelki wypadek. Czy Pyromancy Flame? Mogę zrobić na plus 6. Sure. No, ten scaling. Scaling mnie trochę fuck-upuje, no, ale to i tak. I tak jest pretty nice.
mogę jakiś... Czy ja nie znalazłem Undead Bone Sharda wczoraj? No, spaliłem go już, okej. Attune Spell? Czy mogę jakiś inny spell sobie zrobić, ewentualnie? Nie za bardzo. To wygląda interesująco, ale potrzebuję dwa sloty. Co by się wiązało z dwoma level upami, żeby je zrobić. Zostańmy na razie przy tym, no i brakuje mi generalnie Faith'a i Inta. Co mnie trochę odrzuca później, no ale to... Flame Whip fajnie brzmi swoją drogą, chyba że... A nie, bo tego też nie mogę wziąć i zrobić. Okej. Okay. So here we go. Here we go. Next bosses. Tak jak zasadniczo mówiłem, zostało mi jeszcze trochę bossów do zrobienia. I tak jak ci, co byli momencik przed wstępniakiem, co mogli usłyszeć, nie będę chyba jednak przechodził na streamie DLC-ków. Bo mam jednego DLC-ka tylko, ale... Nie mam zamiaru z drugiej strony kupować tego Ringed City, bo mam Ashes of Ariandel. Nie mam zamiaru kupować tego drugiego DLC-ka Ringed City za full price, bo nie mam tyle pieniędzy. To wolę sobie wydać na Elden Ringa. W związku z czym chyba zrobimy tylko te dodatkowe bossy, ewentualnie jeszcze jakieś są. Goddammit. Okay, too close for comfort. Oh my god. Że mnie to trafiło, to nie rozumiem tego. Aha! Yes, nice! Muszę pamiętać o tym. Muszę pamiętać, żeby zarąbać jednak tych healerów. Bo tu mi się wydaje, że już jesteśmy jakoś niedaleko przed bossem. Takie mam wrażenie. Bo generalnie jest... Na pewno musimy pójść i dowiedzieć się, co się wydarzyło z księciem Lothric. To tak nam mówiła ta stara baba jedna? Po prostu? Holy hell. Aha, i on to tak czy siak skastował. Nice, nice. Fuck. Yeah. Hell. No i kolejne, nie? Żeby z tym jednym typem tyle się tłuc, bo jest dwóch healerów.
tak. Prawie zapomniałem o tym, że tak to tutaj działa durnie, nie? Że jest homing na wszystkim. Fucking hell. Oh my... Jeden przeciwnik. Siedem flasków. Nawet nie boss. Ale to wszystko przez tych dwóch frajerów. Tam jeszcze jakoś da się wejść do góry. Na pewno. No, come on. Come on, boy. Boy. Aha. Oczywiście to nie jest backstab, bo jak żeby inaczej. A, i to jest backstab. Nie, serenie nie rozumiem, jaki jest hitbox na backstabie. Nieraz. Nie, yeah, nice, nice. Cztery flaski. Ember, sure. Tu jakieś, nie wiem, niewidzialne ściany. A, proszę bardzo. A propos bossów. Tak mi się wydawało właśnie. Sunlight medal. That's nice. Does not open from this side. Tylko nie spaść. Oh my. Okej. To na razie to zostawmy. Zobaczmy, co jest do góry w takim razie. Tam już widzę, że jest dwóch kuszników. I możliwe, że tam jest przejście na drugą stronę po prostu. Item? Titanite chunk. No dobra. Let's see. Au! Wow. Just nice, nice, nice. Yo, what?
Oh god. Okay. Tu serio. Serio, że oni tu nie mają akurat tego hitboxa na tą ścianę, ale ja mam, tak? Nice. Thanks, Dark Souls. Tak, to tak robię na wszelki wypadek. Gdyby ktoś jeszcze to jednak tam był, chciał, nie wiem, nagle mnie zabić. A na pewno ktoś jest. 100%. Standard Bolt. Okej. Okay. Mogę po prostu zejść? Wygląda mi to podejrzanie. Jeden wall! No. No ekstremalnie podejrzanie to wygląda, nie? Już takie PTSD, PTSD po Soulsach, że... Jak jest miejsce bez przeciwnika, to znaczy, że coś tu jest nie tak. Proszę, już słyszę, że coś tu musi być. Coś dyszy. Night's Ring. Pytanie, gdzie to prowadzi tak właściwie? Tam są jakieś drzwi. O, znowu typo z czerwonymi łocami. Okej. Nie miałem już staminy. Prawdziwy chest? Wow. Łańcuch do ściany, to znaczy, że to jest prawdziwy chest. What the fuck is this? Pray at altar of sunlight. Praise the sun. Mogę dwa zaoferować. Nic mi to nie da. Ciur. Okej. Gdzie tędy idziemy? A, okej. Czyli tu jest skrót w tą stronę. Znaczy skrót. Po prostu przejście. Dobra. Bym mógł zeskoczyć prawdopodobnie. Ale musiałbym się pozbyć tego Pos of Man. Pytanie jest takie, czy ja mam jeszcze jakieś Firebolty? 4, znaczy Fire Arrowsa. Okay. Robi bardzo mało damage'u. Ale jest to bezpieczne, więc... You know.
Generalnie świetnym pytaniem jest to, co to jest tak właściwie. To czarne, to jest jakaś, nie wiem, pasożyt? Klątwa? Daj! Dziwne jest to, że to jest... Holy hell. Czy generalnie to zażerało te dwie wywerny. To jest dosyć dziwne. Dobra. Ops! Itonite Shard. Crestfallen Soul. Okej. Jest nade mną? O, Mimic. That's cool. Braille Divine Tome of Lothric. Nice, nice. Okej, czyli to jest tu po prostu zejście ze skok, czy jakkolwiek to nazwać. No dobra, Mimic. Let's go. Popsuję tą skrzynkę, tak tylko just in case. Czemu Mimic? Łańcuch jest do mnie, to znaczy, że jest groźny. Okej, okay. Co jest w twoim przepadzitym dziubie? Sunlight Straight Sword? Okej. Okay. Nie ma tu jakiegoś skrótu, ale... Muszę po prostu wszystko przebiec do bossa standardowo. Chyba ta... Zobaczymy. Bo i tak się wrócę, żeby dać tego... Braille'a. Typiarze i zobaczyć, co w nim jest ciekawego. Swoją drogą. Ale... Nie wydaje mi się. Żeby tu coś było. Oprócz tego, że znowu mamy na level up. Chociaż mogę się przebiec i zobaczyć jeszcze, co jest tam w prawą stronę. Generalnie się spodziewałem, że tu do góry jakoś wejdziemy. Ale jak widać, tu nic... Tu nie da się wejść. Przynajmniej jeszcze nie. Ale wygląda na to, że jakoś tam da się dojść, tylko nie wiem jak. Dobra, co jest w prawo? Jeszcze mamy dwa flaski. No chyba, że tu jest gdzieś bonfire. Mogę spaść. Sądzę. Niestety w Soulsach rzadko kiedy bonfire jest tak bezpośrednio zupełnie przed bossem. Tu jest jeszcze winda jakaś. Gdzie jedzie winda? Bardzo na dół. Ekstremalnie bardzo na dół. O, aż tutaj. Aż do Pontifa. Okej. To możemy zostawić jako miejsce powrotu. Bo to już chyba wolę jechać, chociaż nie, szybciej podejrzewam jest przebiec po prostu, bo ta winda jedzie ekstremalnie długo. Okej, okay. Co jest w prawo w takim razie?
Ale w prawo podejrzewam, że jest dalsza część. Chyba, że tu jest bonfire. A tu jest kolejna winda. I itemy. Rusted coin. Prawdziwa skrzynka. Dużo titanite scale'ów, nie? A tu jest winda gdzieś dalej. I tu jest arena od bossa w ogóle. What the fuck? Red Tearstone Ring. To ewidentnie ten jeden kawałek tekstury wygląda, jakby tu miało coś być, nie? I mogę spaść sobie ewentualnie. Do większej ilości knightów. Do I do this? Sure. Please. Okay, I'm okay. Cave's chime. Ale i tak podejrzewam, że tu chyba najbezpieczniejszym wyjściem jest... Oni żyją, generalnie, się zbonfire'ować. Znaczy z... Są mordować stąd. No, okej, okay, tak to zrobimy. Nie wydaje mi się, żeby coś tu było jeszcze ważnego. Okej. Okay. Dajmy jej ten tom. Oh, you've brought me a vine tome of love. Now I can tell new tales of miracles. Tales of the greater miracles can be quite the epics. What fun we will have. What fun we will have. Muszę kiedyś zrobić takiego fave build, ale... Magic Barrier Blessed Weapon. I to byłoby na tyle. Useless. Useless, I say. Useless jest granie na mirakle. Chyba, że są jakieś mirakle, które są naprawdę jakieś przekozaczne, ale... Jest mi bardzo ciężko w to uwierzyć. Wiem, że na przykład Force jest spoko, no Heal'e są spoko na pewno, nie? Tak dalej, ale nie chce mi się wierzyć, że są jakieś bardzo przydatne, ekstra przydatne... te... Ekstra przydatne... Miracle w Soulsach Trójce pewnie są, ale ja nie znam. Nigdy nie grałem Fave Build swoją drogą. Cztery więcej damage? Yeah, let's go. Cztery więcej damage. Sure. 2000 soulsów. Do wydania jeszcze. Purchase item. What do we buy? Żadnej rzeczy z fajnego setu nie możemy kupić. Wooden arrowsów? Znaczy fire arrowsów? Sure. Large arrow. Okej, okay. Co robią te ringi, które znaleźliśmy? Red Tearstone jest pewnie coś podobnego z damage'em, ale... Boost attack when HP is low.
increases strength. O 5. Ha. Huh. That's actually pretty fucking nice. Okej. Okay. Nothing that useful. Oprócz tego. Okej, okay, we look cool. No tak, musimy zrobić jedną najważniejszą rzecz i to nie jest to, tylko switch. Gdzie jest praise the sun? Jest praise the sun. Perfect. Dobra, teraz możemy iść na bossa. Travel? No zobaczymy, może od tych baraków rzeczywiście się spoko idzie. Zaraz zobaczymy, co to jest za bosik. What? Czemu mi się nagle rezy i tak dalej porobiły? Dziwne. Dziwne, dziwne. Podejrzewam, że oni tu nie byli one time only. Nie, no. Nie byli. Okej, okay, bye. I'm just going to the boss, boys. Let's go. Co mnie czeka tym razem? Za okropieństwo. Yo, what the fuck is this? Dragon Slayer armor? Orenstein? Au. What the? What the fuck is this? Charging. Za wolno. Oh my goodness. One shot. I to jeszcze dziwne latające coś. Holy hell. Okej. Okay. Z ciekawostek, widzieliście, że w ogóle nie musiałem dodżować, tylko mogłem sidestepować i to było okej? Okay? Ciekawe, nie? Czy nawet nie sidestepować, tylko go okrążać. Ha. Muszę pamiętać, że on ma bardzo opóźnione ataki po prostu. I to będzie to. Pytanie, czy to jest... Skoro to pisze, że to jest... On jest nazwany, że to jest tylko Dragon Slayer Armor, to znaczy, że to nie jest Smoke albo Orenstein? Jeszcze czym jest to latające coś? Au. Oh my goodness. That range. Thank you.
Demet! Muszę trzymać range. Ale jak atakuję tarczą, to mogę po prostu sidestepować w lewo. Dookoła niego. I możliwe, że on jest po prostu dodge na lewo. O co chodzi z tym? Który ring mi to daje? Ten? Jakiś ring zaczął mi dawać nagle... Nagle ten kursy i tak dalej, tylko co? Nie rozumiem. But oh well. No, ciekawe. Ciekawe. Czym jest to latające coś w ogóle? Czy to... Te latające coś ożywiło tą zbroję? Czy o co kawa? Hi, hello! Oh god. God damn it! Lock in a fucking animation! Spojrzałem na czat akurat. Wirujące krzesło, siema. Fucking hell. Muszę trzymać lepiej dystans. Ale tarczę można rzeczywiście po prostu sidestepować na lewo. Skąd mi się biorą to nagle? No fucking idea. Seryjnie nie wiem. Skąd mi się nagle te statusy lecą po kolei? Czy to jakiś bug po prostu, czy coś? Ale skoro to jest Dragon Slayer Armor, to podejrzewam, że ten... robi run przez Dark Soulsy wszystkie? Nie. Nie, przed Soulsami... robiłem Sekiro na 100% zupełnie i teraz Soulsy. Bo przez Soulsy wszystkie... ja nie jestem zbyt wielkim fanem jedynki, a dwójki tak grałem trochę i mi się nie za bardzo podobała. W związku z czym trójka, której nigdy nie przeszedłem, a wiem, że trójka akurat mi się podobała, a po prostu nie miałem ochoty. Ale można powiedzieć, że robię taki run przygotowujący na Elden Ringa. Okej, okay, ja myślałem, że bufuję, ale nie bufuję. Oh my goodness. Dwójka nie istnieje w normalnym świecie. Ja myślałem, że on bufuje sobie jeszcze ten weapon. God. Nie, nie. Nie, dwójka mi się podoba setting i... podoba mi się klimat, jaki tam jest, ale... nie wiem, jakoś dwójka... mechanicznie jej nie czuję. W ten sposób. I to może być tego kwestia. Dwójka ma na pewno fajne story. To się domyślam, że story musi być bardzo fajne, bo to chyba jest najbardziej taki voiced Souls, jaki jest. Domyślam się tego też z dużej ilości lore, jaka generalnie tych lore videos, która się nagle mnie zaczęła spamować po tym, jak zacząłem oglądać jakieś rzeczy a propos Elden Ringa. Bo nie ma co jednak... Lore jest dużo i w Soulsach, i każdej jedynce, dwójce, trójce, ale... w większości to nie jest tak dużo. Oh my... God. No. Oh.
fuck is the range on this? Okej, okay, czyli to jest insta fucking, może nie insta kill, ale kill na pewno na dużym range. Dobra. Okej, okay, w takim razie tak. To jest fucking useless. Czy coś mi zwiększy defense po prostu? Na lightning? Nie, bo tu mam tylko fiery clutch. Cudownie, nie? No, mnie się podoba. Fire to jest magic tylko. Nie mam nic na lightning. Tylko to. Defense absorption. Dobra, zobaczymy. To nie, podejrzewam, że niewiele da, chyba że mogę jakiś set nagle skroić na lightning switch. Aczkolwiek nie sądzę. Mira Vest, który się okazuje, że to jest ultimate po prostu armor zawsze. Na wszystko. Kurde, Sorcerer's Robe. 24. Robo w Prayer 24-5. Ale to już... No nie wiem, zobaczymy. Sure, why the hell not? Mira Gloves? No mówię. To jest po prostu... Ultimate fucking armor. Mira Trousersy mamy, więc coś na Lightning. Drunk. Czemu Drunk nagle jest lepszy w Lightningu? Katarina, nie? Bo za ciężkie. Nie wiem, czy to, szczerze mówiąc, da jakąś zauważalną różnicę. No, zobaczymy. Boże, sukienki są lepsze, ale chyba nie. No dobra, let's see. Oh god. Okej. A ty wirujące krzesło? Przeszedłeś wszystkie soulsy? Ile razy? Masz 100% wbite? Mnie na przykład po wbiciu Sekiro na 100% zacząłem się zastanawiać, czy bym sobie soulsów nie wbił. Jakiś na 100% achievementów. Ale jak potem zobaczyłem na przykład, bo w tym ranie, nie? Mówię tak, dobra, to zobaczę, jakie są chociaż te proste achievementy, które da się zrobić, które są takie doable, nie? Typu itemy, jakieś sorceries i tak dalej, i tak dalej. No i wpadłem na to, że mówię, a w Soulsach nigdy nie było aż tyle ringów, bo ringów mam dosyć trochę, tam coś blisko 40. Mówię, a dobra, to może zrobię sobie ringi, nie? Przy okazji tam infuse'ów i w ogóle. Po czym jak zobaczyłem fenomen tego, że w Soulsach trójce jest ringów 120, z czego 107 potrzebujesz na achievement, to stwierdziłem, że that ain't it. Oh god! Te combo jest mocne. Oh god, znowu to. Hey dude, what the fuck? Okej, man. I get it. Co robią te latające au? Latające rzeczy. Oh god, strzelają czymś. What the fuck?
nas. Dziękuję, ściano. Oh god. Ja też nie mam konsoli. A wiesz, Elden Ring na ciebie poczeka. So no fucking problem, jeżeli o to chodzi, nie? Ja jedynkę przeszedłem raz tak zupełnie ze wszystkim. Raz przeszedłem tak se o. Bo jedynkę tak z dodatkowymi bossami, z pierdołami jeszcze jakimiś, co możesz zrobić, Max Estus i tak dalej, ja raz sobie przeszedłem tak o, ale to nie był New Game Plus, tylko po prostu. No Sekiro przeszedłem te wymagane 4 razy, tak właściwie, na New Game Plusach, czyli na New Game Plus 4, to 5 razy. Anyway, nie, 4 razy, New Game Plus 3. Anyway, game is so fucking good. Sekiro to jest po prostu tego typu gra, którą się można zakochać bardzo łatwo. Mnie się tak podoba fighting mechanika w Sekiro, że... że jestem bardzo smutny. Dobra, ten range aż tak duży nie jest. Okej, tu się wystraszyłem trochę. Oh god! To. Coś tam dał ten ubiór. Goddammit, znowu zapominam o tym, że to jest jeszcze trzeci atak. Aha. O, zabrakło mi staminy? Yo, what the fuck? Fuck? Range? Okej, to było homing. Okej. Okej, dude. Bez spinę 2, 3. Aha, dobra. Dodżowałem w to. Oh no! No, no! Fuck! So close! Sekiro ma świetny system blokowania, tak. Te pary i tak dalej jest tak kapitalne po prostu, że wow. To było przykre. Thank you, Dark Souls. Thanks, Dark Souls. To było przykre, no. Oh well. Happens. Shit happens.
pełne doznania. No, szczerze tak. Szczerze w Soulsach, w trójce w Soulsach wszystkiego jesteś w stanie doświadczyć, nawet takich bullshit rzeczy. Ale też z drugiej strony takich całkiem przyjemnych, jak na przykład robiłem Pontifa, to o dziwo nie jestem w stanie parować zwykłych mobów. No, po prostu nie mogę. Ale Pontifa, no problem. Pierwszą fazę cała przeparowana, nie? Jest takie, yeah, okay, I can do this. No problem. Bardzo szeroki atak. Oh god. Zapatrzyłem się na coś. To był free damage, ale... Chwile są ważniejsze. Czemu te latające rzeczy robią takie okropne te... Oh god, zapomniałem patrzeć i widzieć. Thanks, Dark Souls. Okej, okay, czyli te latające pierdoły też rzeczywiście robią damage. W Sekiro mi się na przykład bardzo podoba. Głównie mi się w Sekiro nawet nie podoba samo blokowanie, tylko ten deflect. Ten mechaniki. One są kapitalne po prostu. To jest tak super, jak już na ostatnim tym playthrough, które było ultra... ciężkie na niektórych bossach, ale już znasz tak dobrze te bossy, tak dobrze jest, przynajmniej ja parowałem, bo nie bawiłem się w żadne... Jeden jest tylko boss Demon of Hatred, którego brałem i... Ale go trzeba grać jak... Au. Yes, thank you Dark Souls. Go trzeba grać tak jak Soulsowego bossa, to znaczy trzeba spierdzielać przed nim. Nie... Da się parować, ale to nie jest efektywne po prostu, nie? Anyway... Wszystkich innych starałem się zawsze brać i jednak mordować przez deflektowanie, znaczy przez pary i tak dalej. I to jest tak enjoyable, jak zabijasz na tym już, może nie max poziomie trudności, ale na tym poziomie trudności. Aha. I tak mnie to trafiło. Nice. Ashinę. Przez parowanie, a nie przez bieganie po arenie i spierdzielanie przed nim. Jeszcze trzeci raz? Tak, za późno. God damn it. Że masakra. Za późno. Wszystko zrobiłem za późno. No well. To jest jeszcze swoją drogą, być może, tego problem, może nie problem w Soulsach, ale tego jak grasz w Sekiro, a tyle czasu, a potem nagle w Soulsy, że w Soulsach jest dużo bossów, które możesz brać i tak wychillować przy nich, bo te ataki i tak są na tyle duże, że jak w złym momencie dożyjesz, to już GG, nie? Na przykład. Tutaj w ogóle... Już zauważam na tym bossie, że wystarczyłoby, jakbym się skupił rzeczywiście na tych animacjach, żeby widzieć, co on za chwilę zrobi, nie? No ale potem też masz te przyzwyczajenie do tego, że ej, dude, tam są jeszcze jakieś takie latające dziwne stwory, to dziwne coś, co bierze i pluje ogniem. Ciekawe, że on... Nie zawsze zaczyna od tarczy, nie?
na Pontiffie na przykład da się wybejtować właśnie taki atak, ten charge. Fuck, no jakim cudem i tak mnie tego złapało. Kamera, please. Oh my god, tego się... To... Ach, muszę po prostu przed tym spierdzielać i stać za nim i tyle. Nie mogę, braci, jednak... być jebaitowany w to, żeby robić ten damage na nim. But yeah. Są bossy, które sprawiają trochę więcej problemów, są bossy, które sprawiają mniej problemów w Soulsach, ale nie wiem, czy na przykład w Soulsach bym chciał robić jakiś taki typu, nie wiem, no death run albo coś takiego, bo w Sekiro potem, jak już grałem te New Game Plusy, nie, to generalnie byłem w stanie dojść do Genichiro. Genichiro bez wypierdzielenia się, nie? Na przykład. Fuck. Aha, okej. Okay. Thank you Dark Souls for that hitbox. For input queuing. Nie. To nie ma czasu jednak na to. Aha, okej. To był zły iframe. I znowu zły iframe. God damn it. Wyłączyć ten loko. Fucking hell. Fucking hell. Jedyny boss póki co w trzeciej odsłonie Soulsów, w którym ginę nie dlatego, że ten, że hapy, tylko że spadam. W Sekiro zdarzyło mi się to chyba dwa razy. I to było na pewno na Demon of Hatred. Jeden raz chyba zginąłem... Na czym to było? Wiem, że na jakimś jeszcze jednym bossie zginąłem, bo spadłem, bo mnie wyrzucił z mapy. Nie pamiętam. Kurde, nie pamiętam. Thank you.
nauga. Wystraszyłem się, że mnie to trafi. Yes, nice. W ogóle nie miałem czasu na ten. Na heal. Ciekawostek, są tu jakieś NPC do przyzwania? Szczerze, to... Tylko z NPC-em robiliśmy kogo? Jorma? I... Tego, i... Czy on jeszcze tu też dogoni? I... Tego jednego Prince'a. Nie, on mnie i tak goni. Dobra, whatever. W takim razie whatever. Po prostu będziemy mieli więcej razów. Oh god. No. Serio. Aha. Aha. Shield bash, such a fucking strong shield, nie? To już trochę źle ze staminą robiłem. Bo możliwe, żebym przeżył, jakby te staminy mi zostało trochę więcej. Ale to już nic więcej nie zrobiłeś. Just get good? Nothing fucking more? Ale jestem ciekawy, czy to są jakieś samony swoją drogą. Ale nie dowiemy się. Prawdopodobnie. Pytanie, na co on jest na przykład... Ciekawe, czy na coś jest... Nie ma rezystów, nie? Z ciekawości zobaczmy. Jestem absolutnie nieprzyzwyczajony do tej broni, ale zobaczymy. Okej, okay, czyli jak już to lewy button. Bo dużo bossów w Soulsach ma generalnie te rezysty jakieś tam, w zależności od tego, jaki to jest typ bossa. Takie oczywiste, typu na przykład Greatwood, więcej robisz mu fire damage'u. Czy na przykład jak coś jest hollowed, to
to Hollow Slayer i tak dalej, i tak dalej. Nie, ten damage jest śmieszny. Ten damage jest ekstremalnie śmieszny! Ach, jak ja uwielbiam ten homing. Nie zdążyłem po prostu. Jestem pod wrażeniem, że mimo wciskania tego dodża, to i tak nie zdążyłem zdodżować. Jest insta-kill. Aczkolwiek robienie po 33 damage'u jest naprawdę żałosne. What? God damn it. Oh, jaki ten shield, Boże, jest irytujący. Nie rozumiem, jak działa ten shield bash i czemu on go czasami robi, a czasami stwierdza, że nope. Nie kumam tego. But it's okay. It's okay. Jak widać, te rezysty są za duże. Na tą broń przynajmniej. Są bardzo duże. To tylko Bleed i Poison ewentualnie. Podejrzewam, że skoro to jest Lothric, to podejrzewam, że to wszystko jest w oparciu o ich set. So yeah. Bleed i Poison tylko. Miał więcej tych itemów na tego.
drugiej strony możemy spróbować. Bo generalnie to jest jedna z tych rzeczy, którą... Soulsy robią takie, że... Może nie, że mi to nie pasuje czy coś, ale na przykład farmienie w Sekiro jest o tyle spoko, że jak już wiesz na przykład gdzie farmić i tak dalej, jak farmić w ogóle, że coś chcesz sfarmić, to ta farma jest stosunkowo prosta, bo jesteś w stanie praktycznie instakillować przeciwników. W Soulsach, jak już jest jakieś miejsce typu tutaj, dajmy na to, jest 5000 tego. 5000 soulsów za jednego takiego knighta. To się w ogóle nie opłaca, nie? No mówię, shield bar jest pod tym względem przeryty. Po jednym ataku. Ten poison też jakoś wybitnie nie zmienił tego. Shield bash jest tak wkurzający. I nie rozumiem, co one robią. Okej, to jest interesting. Aha. Coś, co już wcześniej mówiłem, homing attacks. Fuck. To było greedy. I'm dead. Yep. Oh, trzeba było dodżować. Okej, okay, czyli jest laser i jest... Jest laser i są jakieś po prostu takie pierdółki. Dobra, to jest w takim razie useless. To nie działa w ogóle. A szkoda. Że jednak ja zainwestuję w tą staminę, te parę punktów. Żeby po tych dwóch atakach mieć trochę więcej tej staminy. Mógłbym też w zasadzie założyć Grasscrest Shielda i to może też by trochę pomogło.
seryjnie nie kumam tego, czemu dwie animacje Dodge'a nie są w stanie po sobie zrobić... No. Shield barze OP. Homing fucking up. Oh god, I'm dead. Okay. Aha. To był dodge w złym momencie. O. God damn it. Cały czas za wcześnie dodżuję. Aj, zapominam, że tu jeszcze jest trzeci atak. Okej, został mi jeden heal. Aha! Co to było niby? I'm dead. Fuck. Oh. God damn it. Okej. Okay. Wiemy, że tego i tak nie będę używał, więc zmienimy sobie attunement na flaskach. Chociaż 12 jest, to powinno być więcej. More than enough. Swoją drogą. Ile by to zwiększyło ten damage? Wymaksować tą Uchigatanę, tak właściwie. Zróbmy to. Ciur. Czy raczej Watching Paul. Mam tylko jeden Titan Slap, więc... Pretty,
można kupić Titan Slop? Chyba nie. Na pewno nie. Titanite Scale. Okej, okay, let's go. Let's go. Nie, fire wydaje mi się, że to nie jest... To nie jest właściwy element, no ale... Swoją drogą. Lothric Knight. Szukamy czegoś, co jest Lothric. Dobrze, może? Nie, bo fire ma duży. Na lightning mam mały. Ale tego mam mało. Dobra. Nie wiem. Nie wiem, jaki to jest tak właściwie dodatek damage'u. Nie wiem, czy jestem w stanie, ale zobaczymy. Może na arenie po prostu to zrobię. No laser, please. Oh god. Aha, dobra. O, za szybkie to było. Jestem zestresowany po prostu jak nagle słyszę, że jakieś te ataki idą od tych, nie wiem jak to nazwać, te cholerstwa. Ćmy? Nie. Motyle? One w sumie wyglądają trochę jak ten Moonlight Butterfly. Tak się chyba nazywał ten boss w jedynce? Swoją drogą to był chyba jeden z najsłabszych, w sensie takich mech bossów, biorąc pod uwagę, że musiałeś przeczekiwać praktycznie, nie wiem, minutę, pół minuty, w zależności chyba od randomu, na to, aż ten boss będzie w twoim zasięgu w ogóle, żeby go dotknąć.
Oh god, za wcześnie. Aha, okej. Okay. Almost fucking died. To jest ten atak jeden, w którym jak nie skiłujesz od razu... Aha, okej. Okay. Laser za mną. Oh fuck. Oh fuck, trzeci atak. Czwarty atak. Wciskałem dodża, ale i tak to już nie miało znaczenia. Tak to już nie miało znaczenia. Na pewno jest jakiś gimmick na tego bossa. 100%. Tylko nie wiem jaki. Na samym początku jakoś mi się udało wybejtować na to, żeby w tej pierwszej fazie tylko skakał z shieldem, nie? Bo nawet mieliśmy taką sytuację, że on zrobił ile? 3 albo 4 takie dodge. Znaczy dodge, takie skoki. Nie wiem. Nie jest on najprostszy, głównie przez to, że jeszcze jest potem ten range z tych... Nie wiem. Niech już będzie, że to są motyle. Aha, dobra. Cały czas za wcześnie w to wskakuję. Bo to można zrolować na bank przez to, ale ja za wcześnie to robię. Nie będę już tak robił. Czy raczej się postaram mieć w głowie tą myśl, żeby może jednak nie dodżować przez ten atak. Tylko od niego jakiś. Ciężko mi jest powiedzieć, czy ten boss jest, nie wiem, trudniejszy od Pontifa. Pontiff wydaje mi się, że po prostu tą drugą fazę ma taką, na przykład, bardzo przekozaczną. To samo zresztą z Aldrichem jest. Czy po prostu ta druga faza jest bardzo chaotyczna. I tutaj to samo, nie? Bo tutaj te, nie wiem, te motyle jak zaczynają jeszcze
cię stresować tym, że o, robimy range ataki na ciebie, laser, który cię podrzuca i tak dalej, to... No i shield masz, nie? Goddammit! Jaki to ma range przecież pokryty do przodu, do tyłu, wszędzie. To mnie wkurza, ten shield wasz. God damn it. I znowu. Najpierw za wcześnie, teraz za późno. Fuck! I zawsze do tego momentu, nie? Dojdę. A potem coś mnie zabije. Trzeba było się schilować. Trzeba było się schilować. Ale czy go można parować w ogóle? Ale podejrzewam, że nie. Jak większość chyba w Soulsach broni tych, które są duże, w sensie Greatswordy, Ultra Greatswordy, Great Axe i w ogóle chyba tego się nie da parować w ogóle. Tylko nazwijmy to zwykłej wielkości. Aha, i tak mnie to w trakcie dorza złapało. No. What the fuck? I swear to God. Shield bash OP. Strasznie irytujący atak. I znowu. Klikam? Znaczy klikam. Spamuję dodge'a, ale i tak nie dodge'uję, nie? Aha.
God damn it. I znowu, nie? I swear to God, shield bash is fucking OP. Gadem. Już się zastanawiałem. Gadem. Czym są te cholerstwa? O, ona też umarła? Why? Holy fucking hell. Holy fucking hell. Co to było w ogóle? Czemu one w takim razie latają? Wcześniej też widziałem, że one latają tutaj, ale te nie płoną, nie? Przynajmniej tak to nie wygląda. Ha. 64 tysiące solsów. Nice. Bonfire lit. Holy hell. Jest boss. Nie ma co. Długo przy nim posiedziałem. Okej. Okay. Pierwsza rzecz, co się robi z tego bossa. Czy długo? Ile godzinkę może? Aha. Aż tak. Bym powiedział normalnie. Dragon Slayer Great Axe, 40 strengtha. Powodzenia. Wszystko jest 95. Oh my fucking god. Coś ciekawego pisze na nich? Thickly imbued with the power of lightning. God damn it. God damn it. To było ciężkie. Nie powiem. Welcome, speak. Very well, then take. To było ciężkie. Let these souls withdrawn from their vessels, manifestations of disparity, elucidated by fire, burrowed deep within me, retreating through darkness beyond the reach of flame. Let them assume a new master. Dobra. Zrobimy tak, zlewelopuję raz stamina. Teraz zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie ma miejsca na dodge. Nie wiem, ile w takim razie te ataki biorą. To jest to. Nie pamiętam, ile tam miałem. 32 tysiące? 3. Farewell, Ashen. Welcome, Ashen.
more damage. Manifestations of disparity, elucidated by fire, burrow deep within me, retreating to the darkness. More damage. Farewell, Ashen One. Farewell. Może, nie wiem, Infuse nauczy gatanie. Nie mam tyle hajsu na to. Sharp. Szalonego. A, ale od Estus. Okej. To zobaczmy jeszcze, gdzie teraz zajdziemy. W takim razie. Dokąd nas doprowadził ten bonfire. Castle. Item. Titan chunk. To jest właśnie śmieszne, że w Soulsach przeważnie jest tak, że pod sam koniec masz już taki zajob po prostu maców do upgrade'owania. Nic tu nie ma. Nie chce mi się. Znowu jest takie zamurowane coś, nie? Może rzeczywiście nic tu nie ma. Lewo? Też nic. Obita. Król. No i od razu tu jest bonfire? Gotthard Twin Swords i Archive's Key. Gotthard rolls quickly through the Nighthood. Biegł z zamku. Spin Slash. Możemy iść w lewo albo w prawo, tak? Okej, czyli tu jest jakiś skrót. Czy to są znowu te... O, jest. Fucking god, słyszę, że kastuje, ale nie wiem skąd. Gdzieś z góry? Hello. Oh my god, to znowu będzie taki gimmick. Gimmick fucking... place. Ah, what the? Gdzie ten frajer poszedł?
jak duża jest szansa, że zginę w jakiś niesamowicie durny sposób? Bo wydaje mi się, że ekstremalnie dużo. Na lewo był typ. No dużo typ. Kors. Au. Kors, że nie. What the fuck? Please don't throw command at me. Holy shit, oni są cali w wosku. What the fuck? Scholar's Rope. Titanite scale. Generalnie podoba mi się ta mapa. Dobra, co jest tu, co mnie będzie chciało bardzo mocno zabić? Ale tu najwyraźniej nie da się jakoś wejść. Ja sobie poczekam, stary, na ciebie, aż ty tu przyjdziesz. Don't you think? Kryształ. Au. Gdybym nie był taki przymulony. Gdzie ja jestem? Let me out! Serio. Nie, to jest po prostu zmęczenie po bosie. But motherfuck. Tego Crystal Sage'a tu już nie ma znowu. Okej. Sobie jest gdzieś tam wyżej, będzie sobie kastował. Nie, dalej tu jest. Nie powiem, tego typu motywy są po prostu irytujące. To, że ja mając w cholerę Dexa, dłużej mi zajmuje użycie raz Washing Pole'a, niż typowi użycie noża, który jest z kolarem. Właśnie. Tam jest ciemność. Nie, nie. Zróbmy tego typa tutaj drugi raz po prostu. Czy podejście numer dwa. Patrz. Okej.
seryjnie nie kumam, jak działa backstab, naprawdę. I jakim cudem znowu zrobiłem... Aha. Are you fucking kidding? Serio. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego. Nie jestem w stanie zdoczować tego pieroństwa. Już nie mówię o charge'u, bo charge to okej. Okay. Kumam to. Charge to jest mój problem, że wziąłem i dałem się zcharge'ować. Rozumiem to. To jest dla mnie całkowicie jasne. To jest slow. Dobra, to dojście numer 3. Because why the hell not? Are you fucking kidding? I znowu, naciskam dodge'a i nie jestem w stanie ani na fast dodge'u, ani na zwykłym dodge'u. Dodge'esz. Jest, nie ma to jak dodżować w atak. Are you fucking kidding? Ktoś wyjaśni, jakim cudem... To nie zrobiło mu w ogóle damage'u praktycznie. Bo tego nie kumam. Backstab bo bam, od razu, nie? Aha, on po prostu ma tyle rezów. Holy fucking shit. Nie będę dzisiaj robił całkiem tych archivesów, ale zobaczymy co tutaj jest przynajmniej. Jest to nad item, który widzieliśmy z góry. A? Crystal Chime. Anything? More? I guess. Ewidentnie słyszę tam... Chyba, że tam się z góry schodzi.
Patrzę tu gdzieś jaszczurkę. Ale nie wiem, jak się tam dostać. Na pewno nie tędy. A, tu od góry, bo tam jest dziura w tym przejściu jakby. Okej. Okay. Zobaczmy, co mnie jeszcze czeka tutaj. Fascynujących rzeczy. Oprócz tego, że jest ciemno jak... bardzo. What is this fucking music, by the way? That ain't good. Czemu nawet książki mnie tu atakują? Jest klimacik. Holy fucking shit. Dobrze wiedzieć, że nie mogę tu... chodzić blisko książek. No. Yo, what the fuck? What the fuck is going on over here? I want out. Homeward bomb. Tak jakby gra mi chciała powiedzieć, ej stary, spadaj stąd, nie? No, tu mogę podejść do góry. Oh my goodness. Okej. Okej. Co robi ta dźwignia? To jest świetne pytanie. What the fuck? Aha, bo założyłem ring antykursowy. Wait a second, czy ja nie mogę być po prostu chamski i go tak zasnajpować sobie? Po prostu tak, co? Trafić. Sądzę. 15 damage'u i stwierdził, yeah, I'm jizzing out. Dobra. Zobaczmy, o co chodzi z dźwignią w takim razie. Okej. Okay. Kto pozwolił tym typom na używanie bomb? Bo
To jest akurat całkiem dobre pytanie. W bibliotece. Jaki to ma sens? Dunkhead in walks? Okej. That's pretty interesting. Bo to oznacza, że one teraz nie mogą... Że ciężkie mi nie robi... Au, damage'u. Ale przeciwnicy jeszcze ciągle mogą. Crystal Gem. Nie jestem w stanie do niego podejść, to jest pewien problem. Au! Oh my god, ale przymuliłem. Yes. No, thanks. Not yet. God. No, serio. Fucking out of here. Oh, no, 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 no. I'm out of here, bo nie wiem, co wydaje taki dźwięk. A, nie mam heal już. O nie. Ten wosk zostaje tylko i wyłącznie... Oh, God. Dobra, ale tu będziemy mieli dużo ekspa. Back in my... this is a crystal sorcery. Created by the Pale Dragon. Thought only to exist in legend. I am ever grateful to you. This is truly sublime. I am afraid this is a debt I cannot repay. Only, I will be sure to unravel it for you. Just a moment. Krystal? Czy jest coś, co mogę używać? Magic Shield. Krystal Magic Weapon. Krystal Soul Spear. Nic więcej. Co by było super przydatne. Nie. Fuck you, dude.
68 tysięcy mogę zlevelapować. Which is cool. Welcome, husband. Very well then, taken. Serio. Zabraknie mi 2000. Farewell, Ashen. Nie wiem, ile mi zostało rzeczy do... Znaczy, tych bossów tak właściwie jeszcze. Name Soldier? Już nie ma. 3000, może być. Welcome, very well. Ale zrobimy tak. Zlevelapuję 2 punkty w to. I to nie daje attunement slota? Oh. Dodaj go. Myślałem, że robi, że co 2 punkty jest attunement slot, ale nie. Więcej damage'u? Więcej staminy? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia chwilowo. Ale w związku z tym dzięki bardzo za oglądanie. To tyle na dziś. Dzięki bardzo za pobyt na streamie. Zobaczymy się jutro. Prawdopodobnie tylko w Soulsach i Yakuzie, albo coś ten deseń. I zobaczymy, jak to nam pójdzie i czy zdążymy przed Elden Ringiem jeszcze do piątku zrobić wszystkie bossy, które chciałem zrobić, a przynajmniej skończyć grę po prostu. Także nic. Dobrej nocki, bawcie się dobrze w swoich grach. Na razie i bye bye.